Ostatnie 7 lat spędziłem w Łodzi, mimo że jestem tutaj Pilaninem, można powiedzieć, że z tego regionu, ale też miałem taką szansę zawodową, żeby przenieść się do Łodzi, żeby w Pabianicach zarządzać zakładem produkcyjnym i razem z nimi robić tą transformację. W Łodzi też spotkałem fajnych kolegów, współpracowników, mówię już poza zakładem, ludzi, którzy z pasją kształtują edukację. Pana dyrektora Mosa, państwo niektórzy może nie znacie, ale pani Lucja miała okazję go poznać. To jest człowiek, który dzisiaj już kończy 73 lata. Zawsze mówimy, że kiedy ta emerytura powinna być jak najkrótsza. Ten człowiek z wielką energią, z wielką pasją, z poziomu całego województwa nawet prowadzi inicjatywy ogólnopolskie, żeby pokazywać, jak ważne jest szkolnictwo zawodowe w tym całym procesie. Jeżeli dalej będziemy w tym regionie próbowali również kopiować te najlepsze praktyki tutaj do Przygorza, tak jak patrzę na niego, warto by zaprosić do tego, żebyśmy zobaczyli, jak ten człowiek rzeczywiście z tą wielką pasją to wszystko wdraża. Bo efekty są na pewno w Łodzi są widoczne w tym aspekcie. Ja do Państwa przygotowałem taką krótką prezentację, bo mówimy tu o różnych firmach, mówimy o różnych praktykach, bo chciałbym pokazać tego naszego pracodawcę bliskiego. To jest Philips Lighting Poland, Państwo go znacie, ta pilska żarówka, zakład Poland, kiedy jeszcze się wcześniej nazywał, ale troszeczkę czasu się zmieniło i ten zakład ciągle jest. Ważne sobie, żebyśmy odpowiedzieli dlaczego. Jak to się udaje, że taki zakład może jednak przetrwać te wszystkie ewolucje? Patrząc dalej, na dzień dzisiejszy to jest 57 lat doświadczeń. To już jest element, to już jest historia, którą na pewno warto wykorzystać. To jest ponad 800 milionów euro obrotów rocznie. To są dane. Mieliśmy już ponad miliard, ale oczywiście w zależności od sezonu, w zależności od struktury, również firmy w ten sposób notujemy. Patrząc na eksport, myślę, że to jest element, który też warto, bo o tym zawsze mówimy. To jest 90% naszej produkcji to jest eksport. To świadczy również nie tylko dlatego, że my chcemy eksportować, tylko że klienci chcą kupować od nas nasze towary. To jest ta szansa, że mamy dobrą jakość, mamy dobre wyroby i możemy również się chwalić tym, że tutaj w Pile produkujemy coś, co idzie na cały świat. Oczywiście tych cyfr by nie było, gdyby nie za tym te 3560 osób. To są ludzie, którzy są motorem tej firmy. To są ludzie, którzy przez lata budowali tą firmę, nadal budują i będą budowali ją w przyszłość. I o nich chciałbym z Państwem dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Trochę taki rys historyczny. Taki mariaż razem z Philipsem, co nam dało. W 2091 roku przyszedł Philips, mówił, okej, fajny zakład, dużo ludzi, duże kompetencje. My mówiliśmy, że je mamy, oni powiedzieli, że nic nie macie. Nawet nie wiecie, jak to produkować, ale my was nauczymy. I nam się coś udało. Gdzie byliśmy wtedy? 46 milionów obrotów ta firma. Z punktu widzenia ludzi, jak Państwo zobaczycie, porównywalna. Z punktu widzenia infrastruktury porównywalna. Ale my wtedy byliśmy 20 razy mniejsi w stosunku do tego, co my dzisiaj możemy osiągnąć. Patrząc dalej, eksport w jaki sposób wzrósł? Państwo to widzicie, zupełnie inaczej jesteśmy dostosowani, ale też również inwestycje, które żeśmy w ten zakład, ponad 500, prawie 500 milionów euro, które zostały przez te lata pompowane. I to nie tylko w te twarde inwestycje, bo często mówimy o inwestycjach, że to maszyny, kupujemy technologię, kupujemy... Nie, my również bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy na kształcenie, podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Zmianę również mentalności, bo to jest chyba jeden z najważniejszych elementów. Do tego, żeby podnosili własne kompetencje, żeby jednak zdobywali te certyfikaty, żeby pokazywali, że stać ich na. To jest tylko nie po to, żeby mieć papier. To jest po to, żeby sami ludzie mieli własną dumę z tego, że mogą coś osiągnąć. Że potrafią również zwalidować swoje własne kompetencje i doświadczenia. To jest ważne dla samego pracownika. Z drugiej strony, gdybyśmy tak zobaczyli, ok, to jest nasz trzon firmy, to jest wykształcenie średnie, techniczne, ogólne, bo w zależności, gdzie kto jakąś pozycję zajmuje, czy w administracji, czy bezpośrednio na liniach produkcyjnych, to jest element znaczący. I ale oczywiście, gdybyśmy na to spojrzeli, w wyjątkowych sytuacjach, prawie 30% to jest ludzi z wykształceniem wyższym. Jak to się stało? Po co w firmie produkcyjnej tego typu również struktura? Odpowiedź jest na to prosta. My widzimy również szansę dla nas, że korzystając z kompetencji, umiejętności tych Polaków, naszej przedsiębiorczości, zakładamy nowe aktywności, które dzisiaj konszkują, rozszerzają tą aktywność z obsługą na całą Europę lub na cały świat. Mamy centrum administracyjno-płacowe, które obsługuje już dzisiaj 9 krajów europejskich.
Mianowicie, można powiedzieć, wszystkie pozostałe zakłady Philipsa zdjęły z siebie ten ciężar obsługi administracyjno-płacowej, jest to robione w Pile. Fajna usługa. Szansa właśnie do tego, żeby ludzie z wykształcenia tutaj mogli dalej również korzystać z tych kompetencji. Centrum zakupowe. Koleżanka akurat się uśmiecha, bo zna tą procedurę. Dzisiaj też obsługujemy w tym aspekcie inne zakłady Philipsa. Centrum kontrolingu finansowego, biznesu, robienie różnych business case'ów. Robimy to również w Pile, podstawiając gotowe rozwiązania różnym zakładom. W ten sposób wykorzystujemy potencjał naszej kadry do tego, żeby mogli również w ramach dodatkowej aktywności w naszej firmie, nie tylko produkcyjnej, mogli się rozwijać. I oczywiście gro to są ludzie, którzy oczywiście są w Pile, w tym naszej strukturze organizacyjnej, pracują w Centrum Handlowym w Warszawie, którzy zajmują się sprzedażą, dlatego tam też ta branża i to wykształcenie jest niezbędne. Ale co takiego, jeden taki mały slajd tylko Państwu do wprowadzenia, że mówiliśmy dużo i mówimy nadal, mówimy o takich kompetencjach technicznych, twardych. Ale ja chciałbym z Państwem trochę porozmawiać na temat przywództwa, na temat zmian myślenia. Że mając nawet najnowocześniejsze technologie, najnowocześniejsze, teraz nie potrafimy ich wykorzystać. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią się zaangażować w cały proces, potrafią również tą technologię dalej rozwijać, przejąć tą odpowiedzialność za ten rozwój. To są ludzie, potrzebujemy, którzy nie pracują od 7 do 3, tylko przychodzą, pracują w własnych grupach, mają własne zadania, wiedzą, ile mają wyprodukować lamp, rozliczają się w własnych grupach ze swoim zespołem, z jakości wyprodukowania tych lamp, z ilości odpadów tych lamp, podejmują inicjatywy w zależności od bezpieczeństwa, inicjatywy w zakresie również jakości produkcji, inicjatywy w zakresie poprawy kosztów, bo wiedzą, że przez to kształtują sobie, albo inaczej, robią większy fundament na własne stanowisko pracy. Dbają o to stanowisko pracy tak, żeby ono było dzisiaj i jutro. Jeżeli oni tego nie zrobią, nie ma żadnego dyrektora, kierownika, który potrafiłby sam wszystko zadbać. Dzisiaj jesteśmy w takiej akurat dobie, wielkiej rewolucji, gdzie zmiany są nieuniknione i musimy je kształtować. Pokrótce Państwu powiem tę małą zmianę. Ten pierwszy okres, od razu w firmie zobaczyliśmy, że kiedy przyszła ta euforia, ta technologia do Piły, transfery zostały zrobione, zatrudniliśmy dużą ilość pracowników, nowych liderów. Liderów, to mówię, to są ludzie z wykształceniem technicznym również, na poziomie wykształcenia średniego, którzy kierują małymi grupami ludzi. Bez odpowiedniego przygotowania, odpowiedniego doboru również tych ludzi i budowania odpowiedniej kultury między innymi w firmie, firma się rozleci. Bo każdy będzie miał swoją własną rację. Jeden drugiemu zacznie udowadniać, jak powinniśmy zarządzać ludźmi. Co się okazuje? Frustrujemy naszych pracowników. Nie mamy jednego programu, nawet nie wiemy, jak mamy zarządzać. Często ludzie postrzegają, że taki lider to musi być ten, który podejmuje wszystkie decyzje, on za wszystko odpowiada. Nie na tym polega zarządzanie. Trzeba wykorzystać potencjał wszystkich pracowników, całego zespołu, żeby można było razem z nimi, zmotywowanym zespołem, prowadzić tę taką działalność. To jest nasze podejście. Stąd, jak tutaj mówił pan Grzegorz, odnośnie pracy zespołowej, jest to jeden z naszych filarów. Co dalej? Powiedzieliśmy, że mamy problem, mamy liderów, musimy nimi lepiej zarządzać, musimy im pomóc, żeby oni mogli zarządzać lepiej ludźmi. Stworzyliśmy program Zarządzaj Sercem. Żebyśmy tylko nie patrzyli przez pryzmat pieniędzy, ale również misji, jako my, jako liderzy, którą mamy. Dostaliśmy w naszym obowiązku zarządzanie ludźmi, w związku z tym to zobowiązuje. Przez to ten program, który pokazał, że nie musimy być bezwzględni, patrząc tylko na pieniądze, ale musimy zobaczyć, że ci ludzie są naszym potencjałem. Oni są naszym właściwie wielkim motorem napędowym do tego, żeby firma mogła przetrwać. Program przyniósł sukces. Tutaj, jak pokazujemy, nasze przywództwo zostało postrzegane przez pracowników na poziomie 70%, już dalej w następnych latach 90%. Czyli jest rozumiane, ludzie widzą, po co jest mój lider, wiedzą, kim on jest, w jaki sposób mamy współdziałać, wiemy, jaka jest rola w danym zespole. Te elementy zostały już wdrożone. Ale oczywiście przyszły następne elementy, to było za mało. Teraz musieliśmy skopiować nowoczesne metody zarządzania. Jednym z takich rozwiązań, które są, jak mówimy tutaj w tych gronach technicznych, to wprowadzamy modele zarządzania typu Lean, jak Toyota wprowadziła, jak Stany Zjednoczone, dużo mają takich rozwiązań i my też widzimy. Jak wykorzystać potencjał ludzki, który my mamy, jak wykorzystać potencjał również i ten przemysłowy, który my mamy, do tego, żeby być liderem. Program Lean, który został zapoczątkowany w tamtych czasach, mocno nam w tym pomógł. I z powrotem wracamy znowu do ludzi.
Znowu zaczynamy rozmawiać, ok, potrzebujemy nowego, powiedzmy, wzorca, w jaki sposób zarządzać ludzi, w jaki sposób zarządzać również podwładnymi, żeby ich zaangażowanie w proces, ich ta myśl intelektualna była lepiej wykorzystana. Taki program, który chciałbym Państwu też pokazać, to jest coaching kata. Prosty układ, że lider nie mówi, co ma być zrobione, tylko pyta pracowników, którzy lepiej się znają, jaki mają problem. Jak oni widzą rozwiązanie, razem z nimi pracuje nad tym rozwiązaniem. Stara się im wykorzystać. Stara się te pomysły. Dlaczego to jest tak ważne? Bo Państwo sami dobrze wiecie, jeżeli mamy pasjonatów, sami mamy własne hobby, potrafimy poświęcić swój własny czas, potrafimy się zaangażować w proces i potrafimy również wziąć odpowiedzialność za ten cały proces. Jeżeli uda nam się tak dobrać ludzi i tak dobrze nimi pokierować, to będą oni zadowoleni, a my osiągniemy swój sukces. I to szczerze mówiąc jest trochę taka metoda. Wcale niełatwa, bo nawet w domu nam nie wychodzi. Ja powiem najprościej, jak przyjdę do domu, moja żona mówi, że się coś popsuło, to mówię, zrób to i to, umyj w palcu, to się może w pracy porządzić. Tu rozmawiaj ze mną, ja chcę posłuchać, w jaki sposób chcemy te problemy rozwiązywać w przyszłości, to czym się ma zająć. I to są też takie elementy, które możemy sobie śmiało przenieść na tą płaszczyznę życia domowego, gdzie kiedy nauczymy się dobrze rozwiązywać problemy, analizować przyczyny, gdzie jest to źródło naszego problemu, żeby je eliminować, a nie tylko kleić i odpychać, to również w naszym życiu codziennym dużo łatwiej będzie nam rozwiązywać nasze problemy. I patrząc dalej, nasze koło. Nowy model w całym Philipsie został wprowadzony, żebyśmy rzeczywiście jeszcze raz podeszli zupełnie innym modelem. Chcemy być firmą, która będzie numer jeden. My jesteśmy numer jeden, ale musimy być numer jeden również jutro, pojutrze i dalej. Jeżeli widzimy dzisiaj taką szansę, że trzeba się poprawić, to zmieniamy się. W tych 6 kompetencji podstawowych, które zostało wyznaczone dla naszych pracowników, dla nas, dla naszej kultury organizacyjnej, która jest fundamentem. Pierwsze to spojrzenie na klienta. To jest taki element ważny, żeby zrozumieć właściwie, dla kogo my pracujemy, po co my pracujemy i czego nasz klient oczekuje. Ta wartość dodana dla klienta, jeżeli nie potrafimy dać, to na pewno przegra. Tutaj pani przedmówczyni, były różne osoby, które mówiły nawet o tych wędlinach. Ja też lubię bardzo wędliny, ale wiecie dobrze, że najtańsza wędlina wcale nie jest wędliną, którą chcę kupić. Ja chcę taką kupić, która mi smakuje. Chcę taką, która jest rozpoznawana. Albo jakiś smak domowy, albo jakiś rodzinny, albo jakieś takie inne tradycje. Musimy to zrozumieć, żeby lepiej sprzedawać te potrzeby pod klienta. Drugim elementem, o którym mówimy, jeżeli już tak jest i potrafimy nasi liderzy zrozumieć, to mówimy o dostarczaniu wyników. Jeżeli zobowiązujemy się do czegoś, to musimy wytrzesnąć również tą zdolność do tego, że dotrzymujemy tego. Raz, dane słowo musi być zawsze dotrzymane. Jeżeli nie, to tracimy wiarygodność. Tego uczymy również naszych pracowników, że jeżeli się coś stanie, mamy awarię, stało się to na pierwszej zmianie, sorry, produkuje wybuch, bo zobowiązaliśmy się, dostarczymy ten towar na jutro rano i on musi być na półce. Co by się stało, gdyby piekarz powiedział, popsuł mi się piec, sorry, nie będzie chleba jutro. Bo nie może powiedzieć, musi tak pracować, żeby był. Czy to przed świętami, czy przed jakimś innym. Ja tym musi dostarczać, bo on zna swoją misję w tym procesie. Dalej mówimy, ok, dążymy do doskonałości operacyjnej. To już się mówimy. Technologia jest technologią, ale drugie, mamy tyle możliwości do redukcji odpadów, do poprawy kosztów, do efektywności, że grupa, która pracuje nad danym technologii, na pewno ma wiele rozwiązań, pomysłów, jak być numer jeden. Jeżeli mówimy o przywództwie, to musimy również własną postawą być w tych procesach, inspirować tych starych ludzi. Nie tylko dawać zadania i zostawiać im i czekać, żeby oni te zadania rozwiązali. Już tak trochę patrzę na tą oświatę. Dzisiaj będę też tak mówił, że jeżeli świat mówi, że chce nam dać tych dobrych pracowników, to musi w ten proces potrzeb przedsiębiorcy się włączyć. To nie może być bierne czekanie, powiecie co chcecie, a my wam to damy, to jeszcze nic nie wyjdzie. Musimy współpracować, musimy działać razem i musimy dostrzegać te elementy, które są dla nas najważniejsze. Musimy być sami również przywódcą zmiany. Jeżeli widzimy, że tą zmianę musimy wprowadzić, to trzeba ją wprowadzić. Bo po co jest zmiana? Żeby było lepiej. Nie po to, żeby wprowadzać zmiany. Tylko po to, żeby było lepiej. Musimy poszukać te elementy, które widzimy przy tej zmianie, które będą nas wzmacniały, poprawią również tą sytuację i dadzą nam satysfakcję z osiągnięcia tej zmiany. Jeżeli tego nie będzie, to jest tylko strata, bo wpadliśmy w koszty, ale życie nasze się nie poprawiło. No i oczywiście
kiedy mówimy o tych całych zmianach, to musimy być również kreatywni, że wprowadzamy coś również z innowacją. Coś, co w przyszłości może być poddawane przez wszystkich jako niesamowite dobro osiągnięcie. Nieraz proste rozwiązania są najlepszymi rozwiązaniami. Żeby to można było stworzyć, mieć takie kompetencje również, szukamy odpowiednich postaw i pracowników. Ten duch zwyciężania musi być. Jeżeli go nie ma, zapomnij, nie uda się. Sam kierownik zostanie, włosy wyrwie, nic tego nie będzie. Wszyscy ludzie muszą chcieć. Jeżeli jest potrzeba, to musimy o to walczyć. Bo walczymy o swoje własne stanowiska pracy, o swoje rodziny, o swoje życie walczymy. I ludzie wyznają to, tylko musimy dać im tą szansę, żeby mogli się wypowiedzieć, żeby mogli się zaangażować. Dalej, przyjmowanie odpowiedzialności. Często, jak różne filmy widzę, to odpowiedzialność ma dyrektor, właściwie nie wie, co z tym fantem zrobić, bo tutaj wszystko się wali, a pracownicy, godzina trzecia, do domku i nie ma spraw. Odpowiedzialność jest na niższym szczeblu. Czyli musimy, dając zadania, również dać naszym liderom uprawnienia, żeby mogli tą odpowiedzialność przejąć. Żeby poczuli się, że oni są gospodarzem tego swojego terenu. I trzeci element, który jest najważniejszy, on jest od pokoleń, praktycznie w Philipsie, jest takim elementem, takim powiedzmy znaczącym, to jest praca zespołowa. Wierzymy, że nie potencjał najlepszego lidera, nie zdolność najlepszego myśliciela potrafi dźwignąć firmę, tylko razem wspólnie potrafimy, pracując razem, potrafimy osiągnąć nasze wyniki dużo więcej. To trochę jak ekonomia. Matematyka mówi, że 1 plus 1 jest 2. Ekonomia mówi, że może być 3 albo 4. My musimy tylko inaczej wykorzystać te całe elementy. I jak to robimy? Mamy oczywiście różnego typu programy. Mamy programy, mamy również tą Akademię. Akademię Philipsa, Akademię Simply Perfect. Różne nazwy mogą być, bo ludzie też potrzebują różnego typu nowych tam inspiracji do tego. Ale skonsolidowane to jest w jednym programie. Program Lean jest takim naczelnym programem, który ciągniemy przez całą organizację, zmieniając od wszystkich, nie produkcję, tylko administrację, wszystkie elementy, eliminując odpady zgodnie z całą filozofią. Co nie przynosi wartości dodanej dla klienta jest odpadem. I tak trzeba na to wszystko patrzeć. TPM jest wdrożony. To jest również ta zdolność przejmowania odpowiedzialności. Teraz prowadzimy również chwilę te szkolenia TPM-owskie. Na czym one polegają? Że ludzie przejmują odpowiedzialność za własny park maszynowy również. Że takim my to nazywamy, nie wiem, co polskiego, autonomous maintenance, że ta grupa, która produkuje, również bierze odpowiedzialność za swój warsztat pracy. Utrzymanie w należytym porządku, ale również i kondycji technicznej. Tak jak my jako kierowcy. Nie jedziemy do stacji benzynowej, żeby zalać paliwo. Nie jedziemy do stacji benzynowej, żeby umyć samochód. Nie jedziemy do stacji benzynowej, żeby nam powiedzieli, że coś przypadkiem się nie psuje. Sami słuchamy, obserwujemy, potrafimy o ten samochód zadbać. I wiemy, że jest oczywiście jakiś odpowiedni przegląd. Wtedy jedziemy do biura albo do specjalnego warsztatu technicznego, który ten przegląd naprawi. Ale gro elementów obsługi samego samochodu przejmujemy my sami. Dlaczego nie korzystać również z takich doświadczeń firm? I ludzie chętnie angażują się w te procesy. Oczywiście kompetencje i umiejętności musimy im dać i dostarczyć. I mamy taki program, który jest tym trzecim finałem, to jest program Reaguj. Najprościej można powiedzieć, nie akceptujemy złych postaw, które mogą doprowadzić do wypadku. Bezpieczeństwo jest numer jeden. Nie ma nikogo w firmie, to jest taka polityka całej firmy, korporacji. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nie ma żadnego naruszania prawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nie ma żadnego podejmowania ryzyka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To my, pracownicy, musimy bezpiecznie do domu wrócić. Bo naszym obowiązkiem jest nie tylko pracować, ale być ojcem, matką, zająć się rodziną i zadbać o to, żeby ta rodzina również mogła funkcjonować. Wtedy też my mamy dobrą kontrybucję pracownika do naszego biznesu. To jest takie programy, oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, ciągle ten program leadershipu, który ten takiego przywództwa, który pomaga nam zmienić. I to właściwie taki krótki przekaz był do Państwa, bo jeżeli chodzi o różnego typu narzędzia, one mogą być różne. Ja tutaj za chwilę mój kolega przedstawi kilka takich propozycji, narzędzi, ale to jest tylko do wyboru. Natomiast jedno, na co chciałbym Państwa, gdyby chciałbym się podzielić, to to, co zobaczyłem w tych pawianicach. Że możemy zmienić zakładu, który był techniczny, gdzie człowiek, który przepracował 30 lat na maszynie, czuł, że on wie, jak tą maszyną regulować, to wszystko rozumiał. I tylko się nią zajmował.
Natomiast z punktu widzenia wykorzystania tej maszyny dla biznesu kompletnie nie mam tego pojęcia. Dzisiaj jest zupełnie coś innego. Zmienili mentalność. Stali się niektórzy z nich, bo nie wszyscy, ale niektórzy z nich stali się liderami. Potrafią razem pracować swoją własną grupą, tworzyć małe, powiedzmy, przedsiębiorstwa. Takie grupy biznesowe, które kształtują również potrzebę i nawet są tą partnerem dla kierownictwa na temat zmieniających potrzeby zmiany warunków pracy, po zmiany warunków również technicznych, maszynowych, ale również i samego wynagrodzenia, żeby pracownicy i jego pracownicy byli bardzo zmotywowani. Zupełnie inaczej się wtedy pracuje, gdy się zmienia ta świadomość pracownika. A największą frajdą w edukacji jest wtedy, jest taka, to ja w każdym razie odbieram, gdy zobaczę, że uczniowie rzeczywiście chcą tą wiedzę posiąść, uczą się i przerastają jeszcze. Jeżeli to można zauważyć, to jest chyba największa frajda. Ja w swojej pracy zawodowej takie doświadczenia przeżywałem, przeżywam i myślę, że nadal będę przeżywał. A Państwo każdego dnia. Dziękuję bardzo.